musiało wyłącznie jątrzyć ludzi przeciwko sobie. To było jeszcze bardziej niebezpieczne od tego, co głosił Jan Paweł II. Jan Paweł II głosił równie niebezpieczne hasło, a ono brzmiało: nie lękajcie się, bo cały ten system chce i chciał nas zastraszyć i pojątrzyć. Dlatego Jan Paweł II mówił: solidarność to nigdy jeden przeciwko drugiemu. A ksiądz Jerzy mówił: solidarność jest w nas. Dlatego żadne zło nie jest w stanie po prostu jej z nas wydobyć, bo ona jest w środku. Jego charyzmatyczna księdza Jerzego postawa gromadziła coraz większe tłumy. Głoszone homilie nie opierał na Gazecie Wyborczej, ale na nauce Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mówił o bolesnych problemach deptania praw ludzkich, godności człowieka. Mówił prawdę o łamaniu sumienia, a jednocześnie ku wściekłości ubeckich siepaczy zachęcał do pojednania i spokoju, głosząc, aby zło dobrem zwyciężać. I z tego powodu został uznany za największego wroga systemu komunistycznego. I dlatego postanowiono go zgładzić. Ale zanim to uczyniono, uruchomiono przeciw niemu kampanię zniesławiania i represji. Oskarżano go o działalność antypaństwową. Ksiądz Jerzy Popiełuszko zdawał sobie sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, a dzień przed swoją męczeńską śmiercią pospowiedził księdza biskupa Kraszewskiego, stwierdził: ja już przekroczyłem barierę strachu, już się nie lękam, jestem gotowy na wszystko. Oczywiście otoczony był przyjaciółmi, którzy go ostrzegali, a im odpowiadał: rola księdza jest taka, żeby głosić prawdę i za prawdę cierpieć, a nawet jeśli trzeba za prawdę oddać życie. Zastraszano go. Dwukrotnie włamywano się do jego mieszkania. Był śledzony, nękany, zatrzymywany przez milicję. W 1983 roku, rok przed śmiercią, wszczęto przeciw niemu śledztwo w sprawie nadużywania wolności sumienia i funkcji kapłana na szkodę PRL. Ponieważ kazał zło dobrem zwyciężać, działał na szkodę PRL. Był przesłuchiwany 13 razy. W grudniu 1983 roku został aresztowany, a następnie uwolniony po interwencji wyższych hierarchów Kościoła. Groziło mu 10 lat więzienia za odprawianie mszy świętej za ojczyznę i pomoc rodzinom internowanym. 13 października 1984 roku koło Ostródy próbowano dokonać zamachu na jego życie. Ten pierwszy był nieudany, ale kolejny już był udany, kiedy został uprowadzony w miejscowości Przysiek koło Torunia przez 3 urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Został wtedy brutalnie pobity, zamknięty w bagażniku samochodu. Przywiązano mu do nóg 11-kilogramowy kamień. Wrzucono do zalewu Wiślanego na Tamie Podławskiej. Był dręczony przez system, który ksiądz arcybiskup Angelo Amato nazwał systemem demonicznym. W czasie beatyfikacji zostało to wprost powiedziane, że ten system, który go zabił, jest systemem diabelskim, wprost diabelskim. I to ksiądz arcybiskup. Ale to oczywiście nie był koniec zemsty na nim, bo po śmierci nie zaprzestano diabelskiej kampanii zniesławiania męczennika. W czasie procesu
księdza Jerzego, prokurator z urzędu rozsuwa oszczercze zarzuty przeciw gorliwemu kapłanowi. Wyprodukowano klasyczną ubecką fałszywkę o rzekomej konkubinie księdza w jego podwójnym życiu. I oczywiście ci, co czytali odpowiednie gazety, dali się nawet na to łapać. Utrudniano jego proces beatyfikacyjny, a jak fama głosi, nie wiem, ile z tym prawdy, niektórzy do dziś nie mogą się zgodzić z tym, że został wyniesiony na ołtarze, a jego zabójca po odsiedzeniu 25 lat nie wyraził skruchy, nie uznał za stosowne przeprosić. Nie dziwię się temu, ponieważ ci sami siepacze, którzy targnęli się na księdza Jerzego, kontynuują swoją działalność zniesławiania Kościoła. W ostatnich dniach ofiarą oszczerczej kampanii stał się ksiądz arcybiskup Józef Michalik, ponieważ stał w obronie życia i w obronie dzieci przed bestialskim zniewalanie duszą przedszkola. Stanął im po prostu na drodze. A co gorsze, jedna z gazet nazywających sama się katolicką stanęła przeciwko Episkopatowi Polski. Nie godzi się wymieniać jej nazwy. Chętnie w kuluarach podał nawet dokumentację. I teraz dobra nowina Ewangelii jest taka, że to wszystko, to całe prześladowanie, które było i które jest, ono nie jest w stanie nas pokonać. Ono nie jest w stanie nas pokonać. Solidarność bowiem nie jest obok nas, tylko w nas. I dziś razem z nami w tej liturgii jest obecny ksiądz Jerzy. Jest obecny przez sakrament Kościoła, bo w tajemnicy Eucharystii będziemy spożywać zmartwychwstałego Chrystusa, a w nim zostało ukryte życie błogosławionego księdza Jerzego. Więc ten, który miał być uciszony nie został. I dziś możemy wzywać Jego błogosławieństwa, Jego stawiennictwa, Jego pomocy. I dobra nowina jest taka, że ksiądz Jerzy błogosławiony jest z nami i nie jest bezczynny. On nie tylko, że spogląda z tego obrazu, ale on również wyprasza na nas łaski. Przede wszystkim stoi po stronie wszystkich ubogich ludzi, wszystkich pokrzywdzonych układem grubej kreski. Ten masonski układ grubej kreski, dokonany pod hasłem „Wybierzmy przyszłość”, został zrealizowany przy fałszywej koncepcji antykatolickiej miłosierdzia. Otóż fałszerze są również niestety pośród ludzi Kościoła i zafałszowali koncepcję miłosierdzia. Jan Paweł II, którego mamy tu piękny portret, napisał encyklikę o Bożym Miłosierdziu, gdzie podał prawdziwą koncepcję Bożego Miłosierdzia. Jaka to koncepcja? Opisana w Vives in Misericordia. Otóż mianowicie, że Bóg jest zawsze miłosierny. To znaczy, że jest zawsze wierny swemu Słowu, że nigdy nie nazwie prawdy kłamstwem, ciemności jasnością, zła dobrem i jest wierny, ponieważ chętnie przebacza skruszonemu grzesznikowi. Ale ten grzesznik musi być naprawdę skruszony. Nie może pozorować skruszenia. Nie może pozorować skruchy. W religii katolickiej, którą wyznawał błogosławiony ksiądz Jerzy i którą my pospołu tutaj wyznajemy, sakrament pokuty zawiera w sobie taki warunek: zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Co to znaczy?
To znaczy, że w religii katolickiej gruba kreska nie przejdzie. Nie przejdzie. Nigdy nie przejdzie. I błogosławiony ksiądz Jerzy jest tego gwarantem. Dlaczego? Bo Kościół katolicki w odróżnieniu od fałszywych ludzi nauczał za świętym Augustynem, doktorem Kościoła, że grzech nie jest odpuszczony, dopóki wziątek nie jest zwrócony. Nawet gdyby ktoś się u biskupa, bo nawet Ojca Świętego wyspowiada, nie ma odpuszczonego grzechu, dopóki nie odda tego, co ukradł. Dlatego gruba kreska nie przejdzie przed oczyma Bożymi. Nigdy. Są pośród niestety Kościoła ludzie grubej kreski, fałszywi prorocy, którzy pozwolili, aby lud Boży został okradziony przez uwłaszczenie nomenklatury. I teraz twierdzą, że należy zachować spokój, szukać zgody, nie kłócić się i właśnie nie wniecać i przyjąć sobie dyktaturę relatywizmu i podeptać Bożą sprawiedliwość. A Słowo Boże mówi, że pokój jest owocem sprawiedliwości. I według nauki Kościoła katolickiego porządek miłości nie zastępuje porządku sprawiedliwości, ale go uzupełnia. Na przykład, gdyby tak było, żebym studiował na kulu i ktoś ukradł moje notatki i opublikował pod swoim nazwiskiem moje notatki jako swoją pracę doktorską, wówczas miłość kazałaby mi mu przebaczyć, ale sprawiedliwość odebrać jego pracę i opublikować doktorat pod swoim nazwiskiem. Bogu dzięki nie studiuję, na który nie mam tego typu dylematu. Ale ważne jest to, że Boża sprawiedliwość nie oznacza, że przymykamy oko na krzywdę. I tak zawsze głosił Kościół. I to jest nauka Kościoła katolickiego. Na dowód tego, że zawsze tak było, możemy otworzyć zakazaną w ostatnim czasie lekturę Pana Tadeusza, zakazaną przez ludzi grubej kreski. I tam księdze za ścianę, znaleźć przykład o tym, jak sędzia dostał warunek od księdza, aby dostać rozgrzeszenie, że musiał zwrócić pod sankcją absolucji i braku nakazane, ukradzione dobra przez targowicę. A więc, jeśli coś zostało nieuczciwie zabrane przez układy z diabłem, musi zostać oddane. I tak w Panu Tadeuszu. Nic dziwnego, że ta księga jest niebezpieczna dla systemu grubej kreski. Ale jest w tym całym galimatiasie i chaosie dobra nowina. Dobra nowina zawarta jest w słowach, które ksiądz arcybiskup Angelo Armato powiedział do matki księdza Jerzego, cytując Ewangelię: niewiasto, Syn Twój żyje, bo dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i ich nie dosięgnie już męka. Jest też dobra nowina w Słowie Bożym, że cenna jest w oczach Pana krew Jego wyznawców. I ta krew wylana przez księdza Jerzego, i ta krew wylana przez inne ofiary komunizmu, totalitaryzmu, jest cenna w oczach Boga, póki nigdy nie zapomni. Bóg po prostu, jak mówi Księga Rodzaju, upomni się o krew niewinną. I dlatego dzisiaj przypominamy sobie tę krew błogosławionego księdza.
księdza Jerzego, która uzyskuje moc Ducha Świętego, gdy przyjmujemy Komunię Świętą. I dzisiaj w tę uroczystość błogosławionego księdza Jerzego chcemy prosić o łaski, odnowienia ducha solidarności, aby solidarność mogła się odnawiać i rozwijać w duchu nauczania Jana Pawła II, który przypomina, solidarność to nigdy jeden przeciw drugiemu. Logika miłości musi zastąpić logikę walki, a logika miłości nie oznacza oczywiście grubej kreski. Także dzisiaj razem ze wszystkimi męczennikami chcemy prosić o miłosierdzie Boże dla oprawców i krzywdzicieli, aby naśladować błogosławionego księdza Jerzego, który mówił: zło dobrem zwycięża. Będziemy za nich się modlić i przebaczać im. Ale ponieważ im przebaczamy, dlatego oczekujemy, aby naprawili szkody, bo tak jest po katolicku. Jeśli nie naprawią szkód, nie mogą być zbawieni. A nasza miłość względem nich, jako naszych krzywdzicieli i szkodników, domaga się, aby naprawili szkody. Będziemy modlić się także o ducha rozeznania dla wszystkich katolików, aby nie dali się jąprzyć jedni przeciw drugim, aby nie tracili ducha solidarności, aby nie dali się uwodzić tym samym organom komunistycznej propagandy, które zniesławiały księdza Jerzego po jego śmierci, a dziś atakują episkopat polski. Mamy do czynienia z piątą kolumną, ale przecież zwycięstwo jest po naszej stronie, mimo iż pośród nas mogą być również ludzie, którzy nasi nie są. Jak mówi list świętego Jana, byli wśród nas, ale nie wyszli z nas. I dlatego warto w tym momencie przypomnieć słowa błogosławionego Jana Pawła II. Zwątpienie jest przejściem na stronę przeciwnika. Tak nauczał Jan Paweł II. Chciałbym, abyśmy to jednak sobie zapamiętali, a nawet powtórzyli. Zwątpienie jest przejściem na stronę przeciwnika. Powtórzcie. I tak możemy poznać, kto jest nasz. Nasz jest ten, kto nie wątpi w zwycięstwo. Ten jest właśnie nasz. Dlatego zakładam, że są tu sami swoi. W tej świątyni msze z ojczyzny trwają 29 lat bez przerwy. Dzięki temu, że są ludzie, którzy nie wątpią. I ciągłość zapewnia mała grupa entuzjastów. Bo, jak mówi poeta, prostak to wojsko z liczby szacuje, zwycięstwo liczby nie chce, męstwa potrzebuje. Siostry i bracia, im mniej nasz tutaj, bo wybieramy, tym więcej nas tam, w Kościele Triumfującym. Dlatego po naszej stronie jest nie tylko błogosławiony ksiądz Jerzy, nie tylko błogosławiony Jan Paweł II, ale aniołowie z wierzchności, święci w niebie są po naszej stronie. Jeden taki święty Michał Archanioł, który zapytał, któż jak Bóg, wszystkie demony ze strachu pouciekały od niego. A przecież nie tylko ten święty jest po naszej stronie. Na słowa, któż jak Bóg, szatan ze skowytem spadł z nieba. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. Dlatego wypada mi zacząć już cytatem, właściwie skończyć z klasyka. Alleluja i do przodu. Amen.
naszym kapłanom, jak również to nasza nadzieja, że wkrótce będzie nasz patron, patron Solidarności, nie tylko błogosławiony, a będzie świętym, i te nasze troski będziemy zanosić do naszego świętego, który będzie stawiał się za nami, ponieważ tych zagrożeń i problemów jest bardzo dużo i wydawało nam się, że będzie nam łatwiej i te drogi będą prostsze, a one zrodziły się jeszcze bardziej kręte. By te drogi prostować, to ja poproszę naszego kapłana księdza Zbyszka o odmówienie. Moi kochani, ktoś powiedział, że wielu trzeba tych, którzy będą głosić kłamstwo, a niewielu trzeba głosicieli prawdy. Moi kochani, postać księdza Jerzego w naszych najnowszych czasach, bo to przecież nasze pokolenie, zapisała się przede wszystkim paroma takimi szczególnymi cechami. Pierwsza cecha to niewątpliwie pewna świętość. Pamiętajmy, że świętość jest darem Bożej łaski. I o tę świętość też starajmy się my prosić Pana o właśnie postawę zawierzenia, głębokiego zawierzenia i zdania się na Boże światło i na Bożą opatrzność. Druga cecha to przede wszystkim odwaga. To, co błogosławiony Jan Paweł II powiedział, nie lękajcie się. Nam tu wszystkim, jako czcicielom błogosławionego księdza Jerzego, jako dzieciom Kościoła Świętego, potrzeba właśnie i świętości, i odwagi. I to, co nauczał błogosławiony Jan Paweł II. Nie lękajcie się, nie lękajmy się, bo prawda jest w naszych sercach i Solidarność jest w naszych sercach. I pewne idee wielkie, święte zawsze się odradzają. I wierzymy, że to, co nasz związek głosił przez 33 laty, co zostało spisane, a co propagował i potwierdził własną krwią, można by powiedzieć, zawyrokował błogosławiony ksiądz Jerzy, to na pewno spełni się. Tylko pamiętajmy, że Boży czas jest nieco inny jak nasz. Do rządu regionu, to z niego Solidarność. Władza przewodniczący Marian Król. Asyściada Maszczerwa Solidarności Kolejarskiej.